Dzień dobry. Kolejny raz spotykamy się z panem Grzegorzem z Zielonego Pogotowia na dzień dobry. Na ranczu. I tym razem porozmawiamy sobie o żywopłotach. Niestety, no, jedyny żywopłot, jaki mamy tutaj do wyboru, no, to jest ten fragment tutaj bukszpanu. Dlatego, że pan Grzegorz tutaj u siebie żywopłotów nie ma, ale nie musi mieć, bo ma inne fajne rzeczy. Natomiast żywopłot w mieście jest bardzo fajnym siedliskiem dla wielu gatunków ptaków. I często zadajecie pytanie, jak taki żywopłot prowadzić. Z racji tego, że jestem ornitologiem, no, moja wiedza na ten temat nie jest najlepsza. Stąd prośba do pana Grzegorza, żeby opowiedział właśnie, jak zrobić żywopłot dla ptaków przy założeniu, że jest to żywopłot, który ma mieć 2 metry wysokości, od metra do 1,5 metra szerokości, bo właśnie taki żywopłot dla ptaków będzie najlepszy. Tak, no najczęściej roślinki są sadzone i czekamy na to 3-4 lata, aż ten żywopłot będzie miał 2 metry. Tak? No i wtedy się okazuje, że ten żywopłot nie jest żywopłotem. Tak. Czyli wybieramy sobie roślinkę. Może to być liguster, może to być bukszpan, może to być forsycja, może to być karagana, może to być ałycza, która ołycza, dla ptaszków super. Jest super, bo jest jeszcze koląca. I może być grab, może być buk, jeżeli mają być te żywopłoty szersze i grubsze. Ważne, żeby zaraz po posadzeniu te sadzoneczki o połowę przyciąć. To ma się rozkrzewić od samego dołu. I teraz tak, każde 20 cm przyrostu już kwalifikuje się do tego, żeby połowę tego przyrostu obciąć. Czyli rośnie nam młody przyrost po przycięciu 20 cm i połowę tego przyrostu ucinamy. Odbija z tego uciętego znowu 20 cm i znowu połowę tego ucinamy. Każde ucięcie to jest 5-6 nowych gałązek na miejscu ucięcia i ten żywopłot będzie gęsty od samego dołu. Jak szeroko będziemy prowadzić i jak wysoko, to już zależy od nas i od naszych potrzeb. Mówi pan, że 2 metry to jest takie wystarczające, 2,5. Nawet wysoko tak, natomiast szeroko to tak 1,5 metra. Czyli jak też trzeba uwzględnić chyba przy sadzeniu też, tak, żeby... Jak chcemy mieć w tle taki śpiew ptaków jak tutaj, tak, to warto o tym pomyśleć, że ten żywopłot będziemy prowadzić tak i tak, tak jak pan Kuba mówi i zaleca. I wybór gatunku jest dowolny. Zależy tylko wszystko od wielkości, dokładnie, od wielkości działki, dokładnie, bo na pewno ten żywopłot z buku będzie mniej zakrywał nasze intymne siedlisko niż ten żywopłot z ligustru. Mhm. Dokładnie. A czy taki żywopłot, jak zaczynamy, czy to trzeba czymś nawozić? Tak, jak każdą inną roślinkę. Pamiętamy o tym, że roślinkę sadząc w jakimś określonym miejscu, skazujemy ją na ten pobyt. To jest nie zawsze dla niej odpowiednie stanowisko, ani gleba. I po prostu musimy nawozić tak jak wszystkie inne drzewka czy krzewy owocowe, bo często te właśnie nasze drzewa i krzewy owocowe są sadzone na tym samym korzeniu, co te żywopłoty. Czyli tak, czyli jeśli mamy liściasty żywopłot, tniemy go przy każdym 20 cm przyrostu, tak mniej więcej, i to możemy wiele razy w roku zrobić, czy to tylko raz? To zależy tylko od pogody. Są lata, które są przekropne i ten żywopłot będziemy musieli obcinać 4 razy, ale jest nieraz rok, że 2 razy tylko, bo tego przyrostu nie będzie. Także, no, a jest jakaś pora, kiedy lepiej tego żywopłotu nie ruszać? Nie wiem, jak są susze, upały, to lepiej się trzymać z przycięciem? Nie ma to. Widzimy po przyrostach, że jest konieczność przycięcia i tniemy. No, w każdy ogród, ogródeczek jest w jakiś sposób tam zadbany o podlewanie, tak, o nawożenie, że możemy mieć na to jakiś wpływ. Mhm. No. Jeżeli żywopłot nie urósł, no tylko po prostu nie tniemy, bo jest okropna susza. Czyli na początku podlewamy. A czy jest jakaś możliwość, że, no nie wiem, ktoś nie chce iść kupić, chciałby sam wyhodować sobie taki żywopłot. Jest taka możliwość, żeby sobie samemu żywopłot wyhodować, nie wiem, no idziemy latem na mirabelki. Tak? To jest tak zwana ałycza. Zbieramy te ładne śliweczki, możemy zrobić z nich fajną konfiturkę. Nasionka lekko wysuszamy i kładziemy do piasku na 100 dni, zakupując ten piasek z tymi nasionami pod ziemię, żeby to nie zamarzało. Nasionka przechodzą stratyfikację, wyjmujemy je w marcu, siejemy na grządce i mamy już latem nasze upragnione sadzonki. I w ilości właściwie dowolnej, bo tylko ogranicza nas ilość śliwek, które przejemy. Dokładnie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak buki czy graby, no warto się udać do szkółki leśnej.
To naprawdę za małe grosze. To chyba niedużo kosztuje, tak? Małe grosze, no 10 do 30 groszy mamy sadzoneczki już często metrowe, tak, które możemy o połowę obciąć, żeby spowodować tą równowagę między korzeniem a częścią nad ziemią. One się nam lepiej przyjmą i po prostu pięknie rosną. No i jest podlewamy sporo, na początku. Sporo krzewów, tak jak forsycja czy liguster, które możemy uzyskać z jakiegoś już istniejącego żywopłotu sąsiadów. Bierzemy jednoroczne przyrosty, dzielimy je na 20-30 cm odcinki, wkładamy do ziemi 3/4 i już na wiosnę to zaczyna nam ładnie rosnąć. Czy rozmnażanie sadzonych drobiazgów. Kiedy pobieramy? To są tak zwane zrazy, tak się mówi? Czy to nie do szczepienia są? Sztobry. To są tak zwane sztobry. Pobieramy je w listopadzie i możemy od razu bezpośrednio posadzić na miejsce, w którym mają rosnąć. Dobrze, a jak gęsto posadzić takie krzewy? Tak, żeby było bez poprawek, bez dosadzania i żeby można z tego uzyskać obojętnie jaką szerokość, to sadzimy 5 na metr. 5 na metr. W dwóch rzędach. Naprzemiennie? Naprzemiennie. Naprzemiennie, w ten sposób. Tak. Jak się za dużo posadzi, to jest problem? Czy lepiej jest posadzić za mało, czy lepiej jest posadzić za dużo? Lepiej jest posadzić za dużo. Słabsze sadzonki z czasem mogą nam być wyeliminowane, ale te silniejsze będą na ich miejsce rosły. Chodzi o to, że o dobry start. Jak będzie za mało, to nic z tym raczej nie zrobimy. Jak będzie za mało, to trzeba będzie dokładać i będą dziury. Każde dosadzenie będzie skutkowało tym, że ta dosadzana roślinka będzie dużo słabsza i tak będzie zarośnięta przez te mocniejsze. Czyli ważne jest to, żeby one rosły w tym samym czasie, bo wtedy będą miały wyrównane szanse. Równe szanse. Czyli zachęcamy wszystkich do próbowania zakładania sobie właśnie żywopłotu specjalnie dla ptaków. Tym bardziej, że w naszych miastach coraz częściej są modne małe żywopłoty, z jakiś tam właśnie bukszpan, ale malutki, małe kompozycje, jakieś miniaturowe krzewy. Odchodzi się od tych starych. Bardzo często tam, gdzie były te żywopłoty, gdzie one zniknęły, znikają. Także wróble, które naprawdę lubią się w tym żywopłocie chować. To jest dla nich bezpieczne miejsce, w którym mogą sobie odpoczywać, mogą też bezpiecznie nocować. Tam żaden kot, żadna kuna, nic im nie zrobi, mimo że nie są wysoko, ale to jest taki gąszcz gałązek, że ten drapieżnik po prostu się tam nie dostanie. One tam są w stanie uciec przed krogulcem, więc jest im to miejsce bardzo, bardzo potrzebne. Stąd zachęcamy do samodzielnego zakładania właśnie żywopłotów z myślą o ptakach. Takich żywopłotów, jak się kiedyś popularnie robiło, troszeczkę może od tej mody, tam gdzie możemy, to warto odejść i właśnie wrócić do takich dużych, szerokich. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu za... Ja jeszcze mogę coś dodać? A, oczywiście. No z obserwacji, jak tu zauważyłem na ranczu, to jest taki krytyczny moment w życiu ptaszka, kiedy on wychodzi z gniazda, jest tak zwanym nielotem. Podlotem. Czyli jeszcze pupę ma za ciężką, tak, i nie może no, po prostu latać tak sprawnie, jak jego mama czy tata. I to właśnie takie szyżone rzeczy, albo takie gęste żywopłoty, czy gęsty iglaczek, dla niego jest często jedyną ucieczką, żeby się schować przed tym jastrzębiem, czy kotem, czy jakimś innym drapieżnikiem. Także warto mieć nawet z tego względu jakiś kawałek żywopłucika, czy szyżonej roślinki, bo jak tam cupnie, to jest bezpieczny. Może te krytyczne godziny przeczekać. Dokładnie, tak samo takie żywopłot to jest najlepsze miejsce, przy którym umieszczamy karmik. Nie za blisko, bo pod żywopłotem może siedzieć kotek. Trzeba liczyć tak, że kotek te 1,5 metra tam leci trochę dłużej niż sikorka, która będzie uciekać, więc te 1,5 metra odsuwamy się od żywopłotu, ale nie dalej dużo, żeby te ptaki z karmnika mogły w razie czego odsmychnąć przed krogulcem, który się tam zaczai. I tyle. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu raz jeszcze. Zapraszam wszystkich do oglądania kanału Zielone Pogotowie. Tam także będziemy opowiadać o ptakach, tym razem technicznie. Tutaj pan Grzegorz opowiada na ptasiej strefie technicznie o krzakach dla ptaków, natomiast coś opowiadamy pewnie technicznie jeszcze o ptakach na Zielonym Pogotowiu. Oczywiście, oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Cześć. Startowało wszystko? Chyba tak. Dwóch panów na ławce, nie licząc psa. Taki nowy odcinek. Pies jest na ławce? Gdzie? Pies? A mamy psa? Nie. Nie, poszedł. Za długo było i nie chciał czekać. To co? To już idziemy.